Donald Trump, twitter.com/foxnews. Donald Trump udzieli wywiadu telewizji Fox News. DCZ wypowiedzi powici amerykańskiej polityce międzynarodowej. Donald Trump w wywiadzie dla Fox News mówi m.in. o efektach rozmów z Kim Jong-unem. Jest między nami chemia, powiedział. Jego zdaniem, władze Korei Północnej bardzo poważnie traktują sprawę nuklearyzacji. Donald Trump odniósł się tak do nowej amerykańskiej polityki celnej. Broni decyzji o wprowadzeniu nowych podatków na stal i aluminium oraz inne produkty wobec Kanady, krajów unijnych i Meksyku. Trump uważa, że dotychczasowe zasady BY niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych. Jako przykład poda spraw eksportu samochodów. Donald Trump zagrozi te sankcjami europejskim firmom, które w USP pracuje z Iranem, oraz OSKY, kraje zrzeszone w organizacji OPCO sztuczne zawyżanie cen ropy. Komentujące tematy krajowe prezydent odniósł do sprawy rozdzielania rodzin nielegalnych imigrantów. Powiedział przecinek nie obawia się przecinek by miał to upewna sonda poparcia dla republikan w. Przypomnijmy, tydzień temu Donald Trump podpisał dekret, który ma zakończyć odbieranie dzieci imigrantom na granicy i umieszczanie ich w schroniskach. Oliwę, spory upewna decyzji prezydenta USA a jego ona, Melania Trump. Czytaj te dwukropek Donald Trump zapowiedział te przecinek niebawem okosi nominacji nowego SD-go do SD najwyższego. Stopyta z film W. Quiz dla długodystansowców Kim Jong-un, Stany Zjednoczone, Donald Trump, Stany Zjednoczone, USA.